Poszedł. Gotowe. Po naprawie wrócił całkiem nowy miniacz dwójka i od razu zrobiliśmy aktualizację tutaj oprogramowania dla niego. 0102010, tak, dla Mini 2. Bardzo fajne cechy i dzisiaj sprawdzamy trzy cechy. Muszę wam powiedzieć w sekrecie, że już to zrobiłem, bo nie byłem do końca pewien, czy miniacz sobie da radę w minus 12 stopniach, ale dał radę spoko. Trzy rzeczy są istotne w tej aktualizacji. Po pierwsze, w trybie foto możemy sobie przybliżyć dwukrotnie. Druga rzecz, która jest bardzo fajna, to są klatkarze, czyli ilość klatek na sekundę została dodana. 60 dla NTSC, dla nas w PAL 50 klatek na sekundę, dla rozdzielczości 2.7K. Świetna sprawa, bo można już zrobić pełnowartościową speed ramp, przyspieszenie, zwolnienie i tak dalej o połowę. Bardzo dobra rzecz, jeżeli chodzi o miniego. I trzecia rzecz, która została wprowadzona, to poprawiono kolory dla formatu DNG. Reszta aktualizacji jest to poprawa stabilności głównie i poprawa też szybkości, jeżeli chodzi o Wi-Fi czy Bluetooth. My tego nie sprawdzaliśmy dzisiaj, bo to nie ma sensu. Natomiast to, co mogę powiedzieć, dobrze sobie radził, fajnie latał i faktycznie nagrywał w 50 klatkach na sekundę. Zrobiliśmy też ten test fotograficzny. Także zapraszam was na ten materiał. Warunki spartańskie, ale jest przynajmniej jasno. W tej chwili godzina 15:40, całkiem jasno, minus 12 na zewnątrz. Zapraszam do tego materiału. Przede wszystkim sprawdźmy sobie wersję oprogramowania dla Mini About i mamy tak, firmware 0100010, świetnie, i aplikacja 1.2.2, to jest wersja DJI Fly. Teraz funkcjonalność, jaką tutaj mamy i to, co jest świetne, przejdźmy sobie do trybu zdjęciowego. Jest single photo w miniaku dwójce i zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tutaj mamy zoom 1 i 2 razy. To jest ta podstawowa sprawa. Zobaczmy teraz, czy przez funkcję można. Klawisz funkcyjny plus kółko od gimbala, pokrętło od gimbala daje nam podobną funkcjonalność. Zróbmy w takim razie w tę stronę. Tak, powiększenie, widać to dobrze. I tam na domki, które są w oddali, to samo. Funkcyjny plus 100. Działa bardzo dobrze ta funkcja nowa, czyli w trybie fotograficznym, to jest nowość, bo nie mieliśmy tego, mamy możliwość faktycznie wykorzystania zoom. Zatrzymujemy nagrywanie i zmienimy teraz rozdzielczość na 2.7K. Addy mode. I to, co jest ciekawe w tym momencie, że mamy w 2.7K też zoom. Zobaczcie, to jest zoom, który tutaj mamy nawet trzykrotny. Obróćmy się trochę. Trzykrotny zoom jest w tym momencie w 2.7K. Addy mode. Addy mode. OK. Teraz wycofamy się z tym zoomem. I to, co chciałem zrobić, to klatkarz. Bo klatkarz jest istotny. Zobaczcie, że mamy i 50, i 60 klatek po tej aktualizacji. Dobra, to teraz obrócimy się w naszą stronę i nagramy w 50 klatkach nas. 50 klatek na sekundę, trzeba zgrać prędkość mniej więcej taka. Troszkę wolniej. Tak jak teraz. To, co jest fajne przy tej prędkości, że można zrobić speed rampę. I ta speed rampa jest naprawdę już dużo daje nam, bo możemy zwolnić i przyspieszyć ujęcia. Fantastycznie. To jest jedna z ciekawszych opcji. Ja spróbuję troszeczkę bliżej nas podlecieć też. Jeszcze kieruję autem. Pamiętajcie, jesteśmy w totalnych polach. Tu się teren obniża. Spróbujmy go dogonić. Tak, to jest to, co możemy zrobić w tej chwili. To właśnie nagranie w 2.7K w 50, dla nas, dla PAL, dla strefy europejskiej, w 50 klatkach na sekundę. Fantastyczna funkcjonalność. I tak to wygląda. W postprodukcji ja pokażę wam za chwilę, jak będę oczywiście już
u siebie przy kompie, to pokażę, jak wyszło to nagranie. Powinno wyjść dobrze. Poprawiona tutaj to są ujęcia fotograficzne, mianowicie kolory w trybie RAW, tak, w formacie RAW. To jest widać, że to, co wiele osób zgłaszało, że te RAWy nie są takie, jak powinny być. My sobie zaraz parę fotek takich zrobimy. Może takie. Ok. Teraz mam nastawione RAWy też. Można zrobić jeszcze z takiej niższej perspektywy. To jest to, co tutaj można było zrobić, jeżeli chodzi o wersję oprogramowania. To, co mogliśmy tutaj zrobić w tych warunkach, jeżeli chodzi o sprawdzenie aktualizacji dla Mini 2, to jest V01, 02, 0100. Wygląda to obiecująco i dość fajnie, mnie się to bardzo podoba. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Te warunki są jednymi z najbardziej ekstremalnych. Trzeba pamiętać o tym, żeby akumulatory były faktycznie naładowane. Gumy tutaj w gimbalu, one sztywnieją dość szybko, więc nie polata się długo miniaczem, ale daje radę, naprawdę. Jeżeli z ciepłego go wyniesiemy, jest ok. No i naprawdę sobie poradził całkiem nieźle. Wszystko miałem naładowane na full, czyli urządzenie mobilne, aparaturę, plus do tego oczywiście naładowane były akumulatory samego Mini 2. Poradził sobie koncertowo. Fajne zimowe ujęcia, takie surowe. Jestem mega z niego zadowolony. Gdybym miał jeszcze opcję śledzenia, byłoby pewnie lepiej. Zapraszam Was oczywiście do pobrania darmowego przewodnika Filmujemy Dronem. I też zwróćcie uwagę na to, że mamy produktowy, bardzo fajny warsztat online dotyczący Mini 2. W opisie pod filmem znajdziecie linki. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym epizodzie. Cześć!